teraz zapraszam do obejrzenia sketchu bardzo popularnego w Polsce kabaretu moralnego niepokoju pod tytułem Jerzyk dzisiaj nie pije. Wstawaj, Czarek, jest już wszystko. Już trzeba kobita sklep zamknąć. Ale byś ryknął, byś trupa obudził. Dobra, co my mamy? Wódka, popitka, kieliszki. Jak mało trzeba, żeby było wszystko. No, do roboty. Samo się nie wypiję. Aż tak technologia do przodu nie poszła. Także co my tu mamy? Krupnik! Moja ulubiona zupa. Krupnik. Kocham cię jak Finlandię. Hubert, ty jesteś taki mądry człowiek, powiedz mi, za co pijemy? Za pieniądze z wypłaty. Ciach babkę w piach. Idą. Dobry wieczór, no cześć. Może, Marzenka, Jerzyk, cześć. Co tak późno? Prosto z kościoła. Byliśmy na 18. Bardzo fajny jest ten nowy ksiądz, prawda? Tak, lepszy niż papież. Od kiedy to Jerzyk chodzi do kościoła? No wiesz, już ten wiek, że czas najwyższy zacząć chodzić. Bardzo ładnie. Chociaż myślałem, że pierwszy raz do kościoła to go wniosą. Ale jak można samemu, to tak zdrowiej. A właśnie, słuchajcie, poznajcie się, myśmy tutaj z Hubertem lekko zaczęli. To jest moja rodzina, to jest Hubert. Marzena, dzień dobry. Hubert! Kolega z budowy, pieśniarz, bard, poeta, kielniarz. Powiedz coś. Jestem murarz specjalista. Specjalizacja? Wódka czysta! To co, do roboty, tak się... Czarek, zanim usiądziemy, wszystkiego najlepszego, no i wiesz, żebyś sobie wreszcie jakąś znalazł, no. Tam z tymi dziewczynami to... Jeszcze z poprzedniej się nie wyleczyłem. No wiem, boli serce, no ale... Huberta też załatwiła. Ja się dołączam do życzeń zdrowia. Tam się goiło dobrze. Tak. A to prezent od nas. Co to za prezent? Zobacz. No już patrzę. Co to... nie. Album! Tak. Tatry, polskie i słowackie. Żeście się wykosztowali, by wystarczyły polskie. Rzuć tam. Dobra, to co? Odjazd, panie Zielonka. Mi się zdaje, Jerzyk, nie wiem, czy jakiś taki trochę markotny jesteś? Nie, dobrze jest. Nie, dobrze wszystko. Pewnie była jakaś mała kłótnia po drodze. Ciekawe o co? Zaraz się pewnie dowiemy. Co się martwisz, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. No. Napijesz się wódki, to się rozweselisz. Takie! Jerzyk dzisiaj nie pije. Ty, co się stało? Nic się nie stało, po prostu jesteśmy samochodem. Samochód można zostawić przecież, no. Żeby ukradli, tak? Gdzie ci ukradli? Nie ukradną, Marzenka, tu jest podwórko zamykane, na noc się bramę zamknie, rano wytrzeźwieje, przyjdzie, kawę wypije, pojedzie. O to chodzi, taksówką wrócimy. Nie po to, żeśmy samochód na raty kupowali, żeby teraz jeszcze pieniądze na taksówki wydawać. Nie, no ale słuchajcie, spokojnie. Przecież nawet jak się po kielichu pojedzie, to na bocznych nie stoją. Głos rozsądku. O to chodzi, na bocznych nie stoją. Już raz ci zabrali prawo jazdy. To na głównej było. No masz, no i będzie dyskutował, no. Ja powiedziałam wyraźnie, Jerzy dzisiaj nie pije i koniec dyskusji. Trudno. Nie, to nie. Twój wybór! Dobra, to my we dwóch pociągniemy te sanki. Jerzyk, będziesz robił za śnieg. A ty się, Marzenka, czegoś napijesz? Ja? Tak. A masz może zieloną herbatkę? Ci zdrowie w zielonym kubku będzie to samo. Proszę.
Jerzyk co? Owoce leśne? Dobra, ciach. Albo nie. Jerzyk, teraz poważnie. Bądź tak miły, weź tam, skocz do kuchni, pstryknij czajnik na herbatę. Co mam? Dlaczego ja? A co masz do roboty? My pijemy wódkę, Marzena czeka na herbatę, tam ci grają, każdy ma swoje zajęcie. Jaki to jest rolny nieużytek, oj się Duda za takich weźmie. Proszę. Poszklanie i narusztowanie. Uchyl się, duszo, bo ulewa idzie. Dobra, co? Bardzo dobra. Nie zagryznacie? Szkoda by było zgubić smak. Taka dobra. Taka dobra. Jezuniu, kochany. Nie oddawaj, nie oddawaj. Dar Boże. Co to? Adaś i Marta. Adaś i Marta. Cześć, 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 cześć. I wszystkiego najlepszego. Słuchaj, wiesz co, nie wiedziałem, czy masz. Siadaj. O, i to jest prezent. Dylu, dylu, na badylu. Siadaj. A tutaj? Co? A bo to coś daj te śmieci, tak. Daj, siadaj. A gdzie małżonka? No. Marta, bardzo przepraszam, po prostu dzisiaj wyjątkowo, no nie mogła przyjść. O, co się stało? Byliśmy wczoraj u znajomych, na komunii. Matko, jak ona dała w palnik, to do tej pory leży nieprzytomna. Mówię wam, ludzie, co to było? Piwo, wino, whisky, szampan, likier, wódka. Tak to wszystko zmieszała, że jak wracaliśmy, to mało całej taksówki nie zaświniła. Można się bawić? Taksówką żeście wracali? Oj, oj, oj. Oj, oj, no już, no. Oj, oj, oj. No tak, 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 taksówką. Znaczy, ja chciałem nie pić, żeby wracać samochodem. Ale moja mówi, no i co? I byś tak siedział sam, w rogu, smutny, o suchym pysku, jak ostatni kretyn? No ale to co, no to pijemy! No pewnie, że pijemy! Kto nie pije, ten kapuje! Tak jest! Kretyn i kapuj, zadowolona? Mogę ten album obejrzeć. Który? No. Tak, tak, jak ci się podoba, weź go sobie na zawsze. Poczekaj, słuchaj, jest taka sprawa. My z Hubertem pijemy czystą, ale może ty wolisz kolorową, bo jest w kuchni kolorowa. Jak coś to powiedz, to się Jerzyka wyśle. A ty wiesz, że nie wiem? To się zdecyduj. Kurczę, nie wiem. Czy jest nasz kolor? Ajajajaj, no nie wiem. Ajaj, nie wiem, ajaj, nie wiem. Czysto weź. Po kolorowej cię będzie łeb bola. Tak jest. W kolorze to jest telewizor dobry. I albumy o Tatrach. Proszę. No to raz. No, tak babkę w piach. Ej, nie, 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 stój, stój. Co? Ale chwila, zaraz. A Jerzykowi nie polałeś? Ha? A on co? Kijek od kaszanki? Dziś gra taka muzyka, że pan Jerzy wódki nie tyka. Proszę, proszę, proszę. Chory jesteś? Zdrowy, jak byklos płodowy. Lekarz ci zabronił. Lekarza to bym olał. Do pracy masz jutro na rano? Nie uwierzysz, ale wolne. Mam cały tydzień wolne. No to o co chodzi? O nic nie chodzi, po prostu Jerzy dzisiaj nie pije. Tak trudno to zrozumieć. Ale, my to chyba możemy się napić. Wy możecie. Jak wam zdrowia nie szkoda, to pijcie. Rozwalajcie sobie wątroby. Jeszcze parę lat takiego chlania i do piachu pójdziecie. No i co? Pijemy? No nie wiem, cholera, pijemy? Może nie pijmy? Pijcie, no! Zimna, co? Skorkowana! Idealna temperatura. Taka, jaka powinna być, nie? Dokładnie taka. Daj mi siłę, Matko Boska.
Jakie te góry są piękne! No, ten Kasprowy jaki jest piękny! My musimy kiedyś wjechać tamtą kolejką na górę! Marzena, ja cię tam na barana wniosę. Tylko bym jednego zakroplił! Ja chyba powiedziałam wyraźnie. Wstań i nie kompromituj się przed kolegami, wiesz? Ale nie kompromituję się. Jak mu wygodnie, niech klęczy. Proszę. A my co? Jeszcze po kolejce? No. Na Kasprowy! Dosyć tego. Ja jestem dorosły, ojciec rodziny. Cały tydzień zapieprzam. Meble skręcam. Jak będę chciał, to się napiję. Tak no, jest! Brawo, tak brawo, jest! Brawo, brawo, brawo. No, staw to. Panie w ogóle do mnie mówi? Cześć! Odstaw to! Bo co? Bo zadzwonię do twojej matki. No. Dobra. Wracaj, baranie, do zagrody. Nie dla ciebie górskie przygody. Weź mi coli mi nalej. No po co ci cola? Mi się napije, no nalej no. Cola nie jest do picia. A do czego? Do popijania. A nie popijacie. Teraz je popijamy. A może nad ranem nam się zachce? Jak się weźmiemy za amol? Nagle nie ma popitki, bo się jaśnie panu chciało pić. No ludź. Parodia westernu, proszę. Nalej coli, no. Chociaż ślepaka strzelę, no. Dobra, nalej mu. Z pijakiem nie wygrasz. Najgorszy sort menela. Byle co, aby z kieliszka. Dawaj. Oj się, Duda się za takich weźmie. Oj się weźmie, Duda. Proszę, czekaj, nad świnicą przelecimy. Czyli, proszę bardzo. Co jest na stole? Trzech białych, jeden murzyn. Zdrowie pięknych pań. Tak. Może jeszcze przyjdą. Normalnie, jakby mi Pan Jezusek bosą stópką po gardle przeszedł. Jak kola? Pali suka, co? Marzena, bym zapił wódką, tak mi niedobrze po tej coli. Byłeś w kościele, słyszałeś, co ksiądz powiedział. Jest miesiąc bez alkoholu, nic ci się nie stanie, jak się raz nie napijesz. Tak jest. Nic mu się nie stanie. Terebali coś. Kurde. A tylko niech z plusa to ich tak załatwię, że kto to dzwoni o tej godzinie? Marek! O, Marek dzwoni. Marek! Jaki Marek? Halo? Cześć, Marek. Co tam? No nic, siedzimy, pijemy. Tak jak wczoraj, no. A ty co robisz? Już po robocie jesteś? No to dawaj do nas. No dawaj do nas. Co? Nie przeszkadzasz. Akurat jest wolny kieliszek. Jerzyk ci krzesło nagrzał. Jest jedzenie. Zrobisz kanapek, nie? Jest jedzenie. Spytam, czekaj. Marek pyta, czy chcecie bimber? No! Bo mam bimber z piwnicy. Dawaj. Chcesz bimbru się na... A. Halo, Marek, to dawaj ten bimber. No, dawaj, czekamy na ciebie. Co? Nie ma. Czy jest jedna, ale na miotle przyleciała. No to jak masz swoje, to dawaj swoje, pewnie, że tak. Mówią po polsku? To je nauczymy, dawaj, no. Czekamy, Mareczku, pa. Marek idzie! No. Jaki Marek? Znamy go? No Marek, ten wasz nowy ksiądz. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy!
Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu kolejny, tym razem archiwalny odcinek serialu High Park Crew, w którym zadaję proste pytania przypadkowo napotkanym przechodniom. What is chlorophyll? Where can we find it? In plants. It's the green substance in plants. I didn't know that, but she's got my I like succulents. Where can we find chlorophyll? The thing that you wash the floors? You know, when you wash the floor, you can wash it with a chlorophyll? Yeah. Chlorophyll. Where can you find it? I buy it. I can buy it at the pharmacy, Shoppers Drug Mart or something. What is it for? You put it on your face and people go to sleep. All right, right? Okay. How often do you do that? I don't do it that often, no. Just sometimes. Well, chlorophyll could be used as a deadly gas that kills people. Where can we find chlorophyll? In a swimming pool? No, that's. Oh, on a napkin. What is 5% out of 100? 5. 20. No, it's not. It's 20. 20%. 20, 40, 60, 80, 100. 5% is 20. No, I don't think that's right. Is that right? Not exactly, it's 5. It would be 5. I said 5 first. It would be 5. Yeah, I was like, it would be 5. Wait. Because if you're. Oh, if it's 1/5. We're servers. 20 is 1/5. What is 5% out of 100? 0.5? 0.005. 20. No, five. If you're in Budapest, what country are you in? Ooh, isn't Budapest a country? I have no idea. India? No. Is it Germany? Ooh, this is so tough. Because I know this. Turkey. Oh, I know this one. Is it? Oh, no, don't ask me. Is that in Norway? No. I know this. Isn't it like Hungary or? Yes. If I'm in Budapest, what country am I in? Berlin? Oh no. Budapest isn't a country, right? No, it's a city. In what country? I don't remember. Want to give it a shot? Not really. No? Okay. If I'm in Budapest, what country am I in? Russia. Oh, wait. Budapest. Hold on. Think about it really. Budapest? Big. I told you I'm not taking part. Jerusalem? I'm done. No. Israel. I saw you right now. No. Budapest. I thought you were Israel. India? No. If you're in Budapest, what country are you in? Hungary? Yes. What year did the World War II start? Wasn't it right before the Great Depression? 1932. Yeah, we were going with 39. 39? Very good. 1912. 1941 or 2? Or just 40? Okay. I think 42. 1917? World War II. 1904? No, that's actually wrong. 1906. A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W sobotę 15 lipca
Minęła 613 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji na polach grunwaldzkich odbyła się inscenizacja tej najważniejszej bitwy średniowiecznej Europy. Scenariusz rekonstrukcji, jak co roku, opierał się na kronice Jana Długosza. Jego zapis uchodzi za najbardziej wyczerpujące źródło wiedzy o słynnej bitwie, choć sam autor nie brał w niej udziału, urodził się bowiem 5 lat po niej. Przebieg tego ważnego dla ówczesnej Europy wydarzenia opowiedzieli Długoszowi m.in. ojciec i stryj, którzy brali udział w bitwie. Zgodnie z relacją Długosza, sprzymierzone wojska polsko-litewskie zwyciężyły, a wielki mistrz zakonu krzyżackiego poległ. Widowiskowej rekonstrukcji bitwy z 1410 roku przyglądało się około 25 tysięcy widzów z Polski i świata. Obserwując zmagania ze wzgórza, który jest naturalnym amfiteatrem, niestety nie ma w nim ani jednego drzewa. Ludzie chronili się pod kapeluszami, chustkami, parasolami, ale mimo to wszyscy narzekali na potworny upał. Było więc tak jak przed 613 laty. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o tej jednej z najważniejszych bitew w historii Polski, polecam obejrzenie najnowszego fabularyzowanego dokumentu Grunwald 1410, w którym pokazana jest ona oczami najważniejszych jej uczestników. Króla Polski Władysława Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego Witolda oraz wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Nie żyje Milan Kundera, powszechnie uważany za jednego z najważniejszych europejskich pisarzy XX wieku. Urodzony w Brnie, w ówczesnej Czechosłowacji, wymieniany wśród kandydatów do Nagrody Nobla, był nie tylko wybitnym pisarzem, lecz także dramaturgiem i myślicielem, którego intuicje okazały się niezwykle trafne. Wydana w 1937 roku powieść Żart, w której rozliczał się z czechosłowackim stalinizmem i jak wielu twierdzi także z własnymi błędami i wypaczeniami, zapewniła mu miejsce wśród najwybitniejszych czeskich pisarzy. Kundera w swojej twórczości, jak chyba nikt inny, opowiadał o doświadczeniu pokoleniowym zaangażowania w komunizm i o wielkim rozczarowaniu oraz porażce lewicowego projektu, którego był uczestnikiem, wyznawcą, a także w jakimś sensie ofiarą. Był twórcą odważnym i budzącym kontrowersje, zwłaszcza w swojej ojczyźnie. Objęty zakazem publikowania w 1975 roku wyemigrował do Francji, a po wydaniu powieści Księga Śmiechu i Zapomnienia władze Czechosłowacji odebrały mu obywatelstwo, które przywrócono dopiero w 2019 roku. Najbardziej znane dzieła Kundery to wspomniana opowieść satyryczna Żart, ostatnia napisana przez artystę w języku ojczystym powieść Nieśmiertelność i najgłośniejsza książka, która przyniosła mu międzynarodową sławę, powieść Nieznośna lekkość bytu, poświęcona wydarzeniom praskiej wiosny z roku 1968. Ekranizowana przez Filipa Kaufmana w 1988 roku i wielokrotnie nagradzana z pamiętnymi rolami Daniela Day-Lewisa i Juliette Binoche. Milan Kundera zmarł w Paryżu w wieku 94 lat. Warszawianka to tytuł cieszącego się dużą popularnością serialu, opowiadającego o tragikomicznych losach miejskiej legendy, w którego rolę wcielił się Borys Szyc. Główny bohater warszawianki to postać złożona. Nieodpowiedzialny imprezowicz, przyjaciel wszystkich i seryjny uwodziciel. Jednocześnie zadręczający się nienawiścią do samego siebie, ograniczany przez rodziców, w tych rolach Krystyna Janda i słynny reżyser Jerzy Skolimowski, zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go stworzyły. To 40-latek, który miał wszystko i utracił wszystko. Jest artystą, ojcem, wyrafinowanym kochankiem, nieskrępowanym facetem w pełnym zahamowań świecie. Ma inteligencję, humor, urok osobisty, jest duszą towarzystwa i przeżywa nieustannie rozliczne przygody. Z drugiej strony to niedojrzały mężczyzna, zmarnowany talent, słaby, zdezorientowany, lecz uczciwy. Otoczony kolorowym korowodem postaci miasta, przyjaciół, znajomych i kochanek. Wszystko to dzieje się w mieście Warszawa, która jako jedna z głównych bohaterek jest w tym serialu podobnie przyciągająca.
Dodam, że film według scenariusza Jakuba Żulczyka reżyseruje Jacek Borcu. Nasza Planeta 2 to jeden z najpiękniejszych seriali przyrodniczych z udziałem Sir Davida Attenborough jako narratora i przewodnika. To kontynuacja produkcji, która została uznana za najpiękniejszy serial przyrodniczy i przyciągnęła przed ekrany miliony widzów. Kolejna część jest równie niezwykła i znów działa na wyobraźnię, zmuszając do przemyśleń. Cztery nowe odcinki przedstawiają wzorce migracji różnych gatunków zwierząt. Olbrzymie wieloryby, nieuchwytne pumy, maleńkie czerwone kraby, drapieżna szarańcza, majestatyczne żurawie. Prawie wszystkie zwierzęta migrują. Niezależnie od tego, czy podróżują w ogromnych stadach, czy też odbywają długie, samotne wędrówki przez swoje terytorium, ich drogi często przecinają się w idealnej symbiozie. Kierują się instynktem, podążając za słońcem oraz szlakami wytyczonymi przez ich przodków od milionów lat. Nieprawdopodobne ujęcia z drona, pędzących stad przemierzających rozległe sawanny, przeplatają się z rewolucyjnymi nagraniami z najciemniejszych zakątków deszczowego lasu. Oszałamiający podwodny materiał filmowy pokazuje stworzenia wodne pływające w formacjach tak wspaniałych, jak klucze ptaków szybujących po niebie. Każdy odcinek przedstawia 3 miesiące z orbity Ziemi, pokazując najważniejsze zgromadzenia zwierząt i zdarzenia podkreślające zadziwiającą różnorodność ich królestwa oraz rzadkie i nigdy wcześniej niezarejestrowane zachowania, które zachwycają nawet najbardziej zapalonych fanów dokumentów przyrodniczych. I tą informacją kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Distillery District to niezwykle oryginalna, bardzo popularna część metropolii Toronto, największego miasta Kanady. Przedstawimy Państwu reportaż przybliżający to wyjątkowe miejsce, zrealizowany przez naszą koleżankę redakcyjną Agatę Wacławską. Dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na spacer po dzielnicy zwanej Distillery District. Jest to pełne historii i uroku miejsce położone w samym centrum Toronto. Znajduje się tutaj wiele uroczych sklepików, restauracji i kawiarni, które oferują wyjątkowe smaki i niezwykłe doznania kulinarne. Możemy także odwiedzić wiele ciekawych muzeów i galerii sztuki oraz uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, koncertach i festiwalach. A wszystko to spacerując po malowniczych uliczkach, gdzie możemy podziwiać piękne architektoniczne detale, jak i robić zakupy w okolicznych sklepach. Bez wątpienia Distillery District to idealne miejsce dla każdego, kto szuka niezapomnianych wrażeń i chce zanurzyć się w atmosferę piękna i kultury. Historia Distillery District sięga ponad 190 lat wstecz,
kiedy to w 1832 roku została założona destylarnia Goodraham & Wards. Produkcja whisky i innych alkoholi sprawiła, że w końcu XIX wieku stała się ona jedną z największych destylarni na świecie. Budynkiem zasługującym na szczególną uwagę jest kamienna destylarnia, która została zbudowana w 1861 roku i znajduje się tu do dziś. Jest to najstarszy i największy budynek w całej dzielnicy, stanowiący ważną cechę krajobrazu tego miejsca. Podczas zwiedzania dzielnicy można zauważyć, że wiktoriańska architektura przemysłowa jest tu prawie doskonale zachowana, a ceglane budynki, brukowane ulice i latarnie gazowe dodają okolicy specyficznego charakteru. Destylarnia rozwinęła się i odnosiła sukcesy przez lata, jednak w 1957 roku zaprzestano produkcji whisky, kontynuując jedynie wytwarzanie rumu i przemysłowego alkoholu. Niestety przez wiele lat obszar ten pozostawał porzucony i niszczejący, aż w 2001 roku teren został zakupiony przez grupę deweloperów, którzy chcieli przekształcić go nie w kolejną historyczną dzielnicę czy wioskę pionierów, ale w coś ekscytującego i wyjątkowego. Ich marzeniem było stworzenie miejsca, gdzie kwitłaby kreatywność i rozpalana byłaby twórcza pasja. Miejsca, gdzie artyści, rzemieślnicy, przedsiębiorcy i biznesmeni mogliby się ze sobą spotkać i wzajemnie inspirować. I tak ruszyły plany odrestaurowania 47 budynków znanego zakładu Goodraham & Wards Distillery. Deweloperzy wykorzystali talent setek rzemieślników i fachowców, którzy specjalizowali się w pracy z drewnem, kamieniem i cegłą z XIX wieku. Podczas procesu restauracji podjęli wiele wysiłków, aby przetworzyć oryginalne materiały i zręcznie połączyć je z dzisiejszymi nowoczesnymi materiałami i tak zwanymi zielonymi technologiami. W wyniku tego znajdziesz tu dramatyczną fuzję starego i nowego, inspirujące połączenie wiktoriańskiej architektury przemysłowej i oszałamiającego projektowania i kreatywności XXI wieku. Rezultatem jest ciesząca się międzynarodowym uznaniem wioska z unikatowymi sklepami, galeriami, studiami, restauracjami, kawiarniami, teatrami i wieloma innymi interesującymi obiektami. Distillery Historic District został otwarty w 2003 roku i dziś jest znany jako miejsce sztuki, kultury i rozrywki w Kanadzie. Jednym z ciekawych aspektów architektury tego miejsca jest użycie czerwonej cegły, z której wykonane są budynki. Była ona popularnym materiałem budowlanym w Toronto w XIX wieku i w połączeniu z odrestaurowanymi brukowanymi ulicami nadaje okolicy wyrazisty i urokliwy charakter. W dzielnicy znajduje się wiele unikalnych rzeźb, w tym rzeźba miłości, która jest popularnym punktem orientacyjnym w Distillery District. Stworzona przez artystę Matthew Rosenblatta, rzeźba składa się ze słowa love, napisanego pogrubionymi, jasnymi literami. Odwiedzający mogą zakupić kłódki, napisać na nich i dodać do rzeźby. Rzeźba ta jest również popularnym tłem do zdjęć i stała się symbolem miłości i pozytywności dla odwiedzających z całego świata. Dla zainteresowanych zakupami Distillery District jest domem dla różnorodnych, unikalnych sklepów artystycznych. Odwiedzający mogą znaleźć tu wiele rzeczy, począwszy od ręcznie robionej biżuterii, po ubrania i dzieła sztuki, co czyni to miejsce doskonałym dla poszukiwaczy niepowtarzalnych pamiątek lub wyjątkowych prezentów dla bliskich. W dzielnicy znajduje się także wiele różnorodnych opcji gastronomicznych. Od przytulnych kawiarni po ekskluzywne restauracje czy bary, co sprawia, że jest to idealne miejsce na spotkania z przyjaciółmi. Distillery District jest także domem dla różnorodnych galerii, z których każda oferuje unikalną perspektywę na świat sztuki. Galeria Thompson Landry to miejsce dla osób zainteresowanych współczesną sztuką kanadyjską. Galeria prezentuje kolekcję prac artystów z Quebecu, skupiając się na sztuce współczesnej i nowoczesnej. Od malarstwa przez rzeźbę po prace multimedialne, odwiedzający z pewnością znajdą coś, co do nich przemawia. Galeria Arta to kolejny popularny wybór, skupiający się na prezentowaniu młodych artystów z różnych stron świata. Galeria prezentuje różne formy sztuki, w tym malarstwo, rzeźbę, fotografię i konsekwentnie promuje różnorodność kulturową poprzez swoje wystawy.
Galeria Cooper Cole prezentuje natomiast kolekcję prac zarówno uznanych, jak i młodych artystów, skupiając się na malarstwie i rzeźbie współczesnej. Galeria organizuje różnorodne imprezy i wystawy przez cały rok, co czyni ją doskonałym miejscem do poznania najnowszych trendów w sztuce współczesnej. Jednym z ciekawszych aspektów Distillery District jest to, że było tłem dla licznych produkcji filmowych i telewizyjnych. Twórcy i producenci zostali przyciągnięci unikalną architekturą i historycznym charakterem tej okolicy. I chyba łatwo zrozumieć dlaczego. Niektóre z najpopularniejszych filmów i seriali kręconych tutaj to Chicago, American Psycho, The Handmaid's Tale czy Murdoch Mysteries. Spacerując po dzielnicy, możemy łatwo rozpoznać oglądane w filmach budynki i ulice. Jednak Distillery District to nie tylko popularna lokalizacja dla filmów i telewizji. Jest to również tętniące życiem miejsce festiwali, pokazów i różnego rodzaju wydarzeń przez cały rok. Chyba jednym z najpopularniejszych wydarzeń jest Toronto Christmas Market, który odbywa się od połowy listopada do połowy grudnia. Ten świąteczny jarmark oferuje rękodzieła artystyczne, stoiska z jedzeniem i występy na żywo, które przyciągają co roku tysiące odwiedzających. Inne godne uwagi wydarzenia, które odbywają się w Distillery District, to międzynarodowe festiwale filmowe, festiwale piwa oraz jesienny jarmark. Podsumowując, jest to nie tylko historyczna i urokliwa dzielnica, ale także tętniące życiem centrum aktywności kulturalnej. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem filmów, sztuki, czy po prostu szukasz zabawy i unikalnego przeżycia, zawsze znajdziesz coś ciekawego w Distillery District. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Zapraszamy do obejrzenia drugiej, ostatniej części sprawozdania z wystawy zatytułowanej Elementy polskiego designu, która była czynna w styczniu 2020 roku w The Bakery Hall w Toronto w ramach dorocznego festiwalu Design TO 2020. To jest też ważne moim zdaniem. To jest logo, to jest czcionka zaprojektowana przez Jana Lewita. To jest czcionka żydowska, która jest do tej pory używana w Izraelu. Ona miała właśnie tak była zaprojektowana, żeby pasowała na ulotki i na reklamę. Także ona dobrze się rozpisuje i do tej pory jest używana w Izraelu. Bo pamiętamy, że w historii naszej była duża mniejszość żydowska i że takie projekty też powstawały. Lewita możecie kojarzyć z pierwszej edycji Lokomotywy Juliana Tuwima. On właśnie ilustrował tą pierwszą, taką z tymi grubasami siedzącymi, tak, w lokomotywie. W czasie Mleczko, czyli firma Wedel, firma rodzinna, najpierw Edward Wedel, od którego jest to logo. Też nie wszyscy wiedzą, że to logo powstało w ten sposób, że czekolady Wedla były bardzo popularne i były taką rękojmią dobrej jakości, ale zaczynały być podrabiane. Więc żeby ukrócić te praktyki podrabiania, żeby nie było podróbek, Wedel własną
własnoręcznie podpisywał swoim nazwiskiem tabliczki czekolady. Później przerobiono to na logo, żeby już było łatwiej, żeby się nie musiał właściciel firmy tak męczyć. Ptasie mleczko to jest już zasługa syna Wedla, Jana Wedla. On podróżował po świecie i przywoził różne ciekawostki do Polski. Jak wrócił z Francji, powiedział, że chciałby zrobić tylko według własnej receptury takie mleczne pianki obleczone czekoladą. No i wszyscy się bardzo ucieszyli i zaczęli to produkować, tylko nie było nazwy. A fabryka Wedla słynęła z tego, że była bardzo taką dobrą socjalnie firmą, że tam pracownicy mieli bardzo dobre warunki, że naprawdę tam było... Nic nie brakowało. Kiedyś Wedel się zapytał na takim zebraniu, takim z pracownikami, czego wam jeszcze brakuje? Oni, no niczego, no chyba tylko ptasiego mleczka. No jak on usłyszał to ptasie mleczko, a właśnie wtedy wchodziły te pianki czekoladowe, więc nazwał te pianki ptasie mleczko i dzięki temu mamy ptasie mleczko. Dochodzimy już do czasów wojennych. Armia Krajowa rozpisała konkurs, żeby projektanci zaprojektowali znak, który będzie można bardzo szybko narysować na murze. Żeby narysować i uciec, a żeby wszyscy wiedzieli, bo to było takie ku pokrzepieniu serc. Było kilka projektów, zgłosiła się między innymi Anna Smoleńska. Ona nie była graficzką, ona była studentką historii sztuki. Była harcerką, studentką historii sztuki i ona zaproponowała taki znak, który łączy kotwicę. To jest kotwica, ma litery P od Polska i W od walcząca. I tutaj chodziło o prędkość, żeby szybko podejść, szybko to zrobić i uciec. No i mamy taki znak, który jest do tej pory z nami. Ja bardzo lubię jeszcze historię tej gry. Ona się nazywała się wówczas Farma Zwierzątek, Hodowla Zwierzątek. To jest gra, która powstała w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie. Profesor Borsuk, który był matematykiem, profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, trafił do niemieckiego więzienia i rodzina musiała wydać wszystkie pieniądze, które mieli, żeby go z tego więzienia wykupić. Także oni zostali bez środków do życia. Uniwersytet w czasie wojny był zamknięty, więc nie mieli się z czego utrzymywać. A jako, że on był matematykiem, on się specjalizował w statystyce i w logice i on wymyślił grę dla dzieci, która polega na tym, że rzuca się dwoma 12-ściennymi kostkami i namnaża się króliki, które później zamienia się na kolejne różne zwierzątka. To jest bardzo mądra i fajna gra, która teraz jest bardzo popularna, a dzięki niej profesor Borsuk utrzymał całą rodzinę i taka śmieszna anegdota, że dzwoniło się do niego do domu, on odbierał Borsuk, ktoś mówił hodowla zwierzątek i wszystko było jasne, że to już będzie, że będzie transakcja i że Borsukowie się utrzymają. Rzutnik bajka. Projektor. To były ówczesne projektory, że wieczorem umawiały się dzieci i puszczały sobie filmy na takich rzutnikach. One były na takich podłużnych kliszach. Naprawdę nikt tego nie robił? Tak, no każdy to. No właśnie. No to tutaj mamy bajkę. To jest bardzo fajny obiekt. To jest książka wydana przez Jana Wojeńskiego. Kiedyś nie było komputerów i wszystko trzeba było projektować ręcznie. I trzeba było też drukować ręcznie, bo nie było drukarek. Więc wszystko się wyrysowywało. I ta książka właśnie pokazywała, jak różne fonty, jak różne czcionki rysować. Były tam wszystkie też sprzęty, którymi to należy robić. W tej książce było takie kompendium wiedzy. I ta książka miała niezliczoną ilość edycji. Ona była cały czas powtarzana i do tej pory większość grafików, którzy zajmują się fontami, ma tą książkę na biurku. Opowiem wam o smyku. Partia zamówiła u projektantów i u konstruktorów małe samochody, bo w tym czasie miały po polskich miastach jeździć małe samochody i powstało kilka. Była Meduza, Syrena była późniejsza i była już nie taka mała. Syrena to był duży samochód. Mikrus, o dziękuję. Mikrus w Mielcu produkowany, tak. Był Mikrus, a to jest smyk, on nie był produkowany seryjnie, były tylko 23 egzemplarze, bo to były takie trochę prototypy, trochę sprawdzano i tu było właśnie taki ciekawy pomysł na otwieranie tego samochodu. I tak samo się otwierało jak BMW, tak samo do przodu się otwierało. To był samochód dla dwojga dorosłych i dwójki dzieci, bo czworo dorosłych by się tam nie zmieściło. Silnik był z tyłu, więc nie było bagażnika w tym samochodzie, a tutaj się otwierało także razem z
kierownicą się wszystko otwierało. To był naprawdę, miał być mały samochód. No Ćmielowa, to nie muszę nikomu opowiadać, a to krzesło zaprojektowane do szkół przez profesora Zygmunta, kiedyś podobno bardzo popularny w szkołach. Projekt. Nasz znany malarz Zdzisław Beksiński był też projektantem. Projektował autobusy dla firmy San w Sanoku. To jest właśnie taki jego projekt, niestety też nie wdrożony do produkcji na większą skalę. Zwróćcie uwagę, że on był bardzo prześwietlony. On wyglądał jak amerykański krążownik szos, tylko to był autobus. To był autobus z dużymi prześwietleniami, a Emilia Dziubak, która była świeżo po przeczytaniu książki Beksińscy, wiedziała, że Beksiński uwielbiał fast foody i popatrzcie, tutaj specjalnie dla Beksińskiego zaprojektowała takiego fast fooda z hot dogiem. To jest pierwszy polski plastikowy fotel, zaprojektowany w 1958 roku przez Romana Modzelewskiego, rzeźbiarza, ale też projektanta jachtów. On zaprojektował to u siebie w pracowni, w zasadzie podobno jak się wykonuje jachty, czyli z takiej żywicy poliekstydowej, którą nakładał na formę. W tym czasie żadna polska fabryka nie była w stanie tego wyprodukować. Nie było takich możliwości technicznych, ale ten fotel zobaczył Le Corbusier podczas targów w Paryżu i się zgłosił do Modzelewskiego, że on będzie chętnie ten fotel produkował we Francji. Modzelewski oczywiście zachwycony, przygotował wszystkie papiery, wszystko zorganizował, ale musiał mieć jeszcze podpis partyjny. A partia powiedziała, że kapitaliści nie będą naszych socjalistycznych foteli produkować i nie doszło do skutku i nie były produkowane przez Corbusiera te fotele. Powstała firma Wzór w 2009 roku, która właśnie za cel sobie wyznaczyła produkowanie takich mebli, które nie mogły być w przeszłości produkowane. I produkują z dużym powodzeniem te fotele z lat 50. Tutaj doszliśmy do syrenki wywoływanej już wcześniej. To jest wyjątkowa wersja, bo to jest wersja sportowa. Powstała w czynie społecznym, bo projektanci chcieli coś takiego zrobić, ale władze fabryki FSO nie zgadzały się, no bo nie była potrzeby, socjalistyczny obywatel nie ma potrzeby jeżdżenia sportowym samochodem. Więc oni w czynie społecznym zgłosili, że chcieliby coś takiego zrobić i że w ten sposób sprawdzą różne rozwiązania techniczne, które będą mogli w klasycznej syrence użyć i zaprojektowali syrenkę sportową, która miała bardzo piękną linię, wszyscy się nią zachwycali i w kraju, i za granicą. Ona była zaprojektowana jako kabriolet, ale jako, że to był prototyp, nie była prawdziwym kabrioletem, tylko wyglądała jak kabriolet. Projektanci robili próbne przejazdy z Warszawy do Krakowa głównie. Osiągała 110 km, co było bardzo dużym osiągnięciem w tamtych czasach. Niestety władze nie zgodziły się na produkcję sportowego samochodu, bo nie był potrzebny, a ten prototyp został oficjalnie zniszczony 5 lat po powstaniu, żeby nikogo nie kusiło chyba. Złomowany specjalnie, żeby nikt nie próbował nic z nim robić. Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę zaprasza na 67. pielgrzymkę Polonii Kanadyjskiej do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland na doroczny odpust z okazji uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która odbędzie się w niedzielę 13 sierpnia. Uroczystością przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy. O godzinie 10.30 różaniec, o godzinie 11.15 wejście pielgrzymki pieszej, o 11.30 uroczysta msza święta odpustowa, a o godzinie 13.00 nabożeństwo i poświęcenie ziół i kwiatów. Organizatorzy proszą pielgrzymów, aby ze względu na w tym roku mniejszą liczbę księży skorzystali z sakramentu spowiedzi w swoich parafiach. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.